Jubileusz 25-lecia kapłaństwa świętował ksiądz Jarosław Krylik, proboszcz parafii pod wezwaniem świętej matki Teresy z Kalkuty. Uroczysta msza święta odbyła się w kościele parafialnym na osiedlu Unii Europejskiej. Kiedy siedziałem na przepaku w Bobolicach z moim wieśkiem bratem, z Kiką, która być może tutaj jest, jednej rzeczy bardzo nie chciałem. Nie chciałem zmarnować życia. Bardzo nie chciałem zmarnować życia. I wydaje się, że do tej pory się udało. Dzięki Ci za to, Panie Boże. W pewnym momencie drogi pojawił się Pan Bóg, który powiedział, no to co, spróbujesz? Ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, byłem młody, niedoświadczony i jeszcze nie wiedziałem, co to jest za przygoda, że to jest tak naprawdę wspinanie się na Mount Everest. Ale to tak jak w górach, trud nagle zostaje nagradzany. Nieprawdopodobnie. To, co się dzisiaj dzieje w kościele i ta cała moja rodzina aniołów, anioły się zleciały do tego miejsca, żeby powiedzieć Bogu dziękuję. To mnie tak wzrusza i nigdy bym nie przypuszczał, że to jest przygoda mojego życia, że to jest droga mojego życia. Ksiądz Jarosław Krylik przyjął święcenia kapłańskie 17 maja 1997 roku. W 2011 roku został ustanowiony proboszczem parafii pod wezwaniem świętej matki Teresy z Kalkuty w Koszalinie. Wizją mojego kapłaństwa od samego początku było to, co będę później rozdawał ludziom po mszy świętej. No to będzie taki mój obrazek pamiątkowy. Tam jest, na tym obrazku jest staruszka matka Teresa z Kalkuty ze świecą, która bardzo płonie. I ona kiedyś powiedziała takie zdanie, że nie musisz, że lepiej jest zapalić świecę, niż przeklinać ciemność. I to jest przesłanie mojego życia. Że lepiej ludziom zapalić świecę nadziei w sercu, niż przeklinać ciemność. I tak wędrowałem, tak zapalając kolejne świeczki. Później, gdy u mnie gasły świeczki, to oni u mnie zapalali świeczki. I nie wiem, no właśnie stałem się takim księdzem od nadziei. Ludziom tą nadzieję cały czas gdzieś wciskam w serce, bo wiem, że nadzieja jest najlepszą towarzyszką życia. No i tak wędruję. To chyba było moje jedyne przesłanie, żeby nie być monarchą, jakimś panem, kapłanem, Bóg wie kim, tylko normalnym bratem. I tak tą parafię buduję cały czas. Cały czas jesteśmy w tej parafii jak w rodzinie. Tu kościół nie jest instytucją, ale prawdziwym domem, mówią parafianie. Ksiądz Jarek jest niesamowity, ma charyzmę, jak słucha się jego kazań, naprawdę trafiają do serca, nikogo nie wyróżnia, potrafi do każdego trafić, jest dobrym człowiekiem, mądrym, a przy tym jeszcze, powiedziałabym, dodaje takiej fajnej iskry radości i zabawy. Bardzo nam brakowało parafii, jak tu się przeprowadziliśmy, bo byliśmy parafianami parafii Świętego Ducha, a wszyscy gdzieś tam się błąkali, a to Kazimierz, a to Duch, a to Kościół Amneński, dzięki temu, że dostaliśmy proboszcza swojego własnego, który stanął na uszach i mamy kościół w bardzo szybkim tempie. A no zostaliśmy taką wspólnotą tutaj na miejscu. Ten proboszcz broni się sam od A do Z. No człowiek niesamowity, pełen energii przy wszystkich problemach zdrowotnych, które ma, to nie jeden z nas chciałby mieć tyle energii, ile on ma tutaj na co dzień. Wy macie to szczęście, że możecie tu w Koszałowie spoglądać na Niego, żeby po prostu zakochać się w Bogu. Do tej pory za każdym razem podnosisz się uśmiechniętą gębą i tym błyskiem w oczach, mówiącym nam, że nie tym razem, czorty, nie tym razem. Mówiącym nam, jak ja wiem, komu zaufałem i nie zawstydzę się na wieki. Mówiącym nam, że wiesz, komu zaufałeś i że masz chody u tej świętej Teresy, która tutaj jest czczona na Unii Europejskiej w tym błękitnym sari i najpiękniejszym wzmarszczki uśmiechem. Czy zdajesz sobie z tego sprawę, Jarku drogi, że większość Twoich kazań było o szczęściu i radości?
Można byłoby się spodziewać właśnie, że tak trochę paschalnie, że nie, o szczęściu i radości. Nigdy nie mogłem się temu nadziwić. Czy zdajesz sobie sprawę, że zanim wysłuchiwałeś ludzi przez te 25 lat, czy w Pile, czy na tych wszystkich placówkach, na które cię posłał Pan Bóg, to najpierw go przytulałeś. Dalej pewnie to czynisz, jak znam ciebie, to pewnie z tej metody duszpasterskiej nie zrezygnowałeś. Mimo śmiertelnej choroby wciąż mówi o nadziei i o tym, że szczęśliwym można być mimo wszystko. Lekarze nieraz mówią do mnie, dlaczego ty żyjesz? Ja mówię, nie wiem. Może właśnie przez wiarę. Ludzie myślą, że wiara to dodatek do życia. Jak poznają wiarę naprawdę, to zrozumieją, że to jest siła nieprawdopodobna. Dobrze wiecie, że to wszystko by nie powstało, gdyby was nie było. Dobrze wiecie, że ja nie byłbym tym, kim jestem, gdybym nie spotkał was w swoim życiu. I każdy z was dołożył cegiełkę do mnie. Ja pewnie też wielu z waszych żyć namieszałem i wam dołożyłem swoje cegiełki. Na tym polega Boże też życie, że człowiek człowieka wspiera. Parafianie są wdzięczni za remont kościoła w Jamnie i nowy kościół na osiedlu Unii Europejskiej, który udało się wybudować w 2 lata. Ten kościół jest jak arka i że ludzie, którzy tu przyjdą, znajdą nadzieję, bo nadzieja jest najcenniejszą towarzyszką życia. Weź to sobie do serca. Nie przeklinaj ciemności, zapal świeczkę nadziei. Naszym krótkim akcentem artystycznym chcielibyśmy okazać swoją wdzięczność za 25 lat Twojego kapłaństwa, ale również za to, czego dokonałeś w naszej parafii, Książę Jarku. Wyżej tak jak ptak, życzę, aby twoje okulary były zawsze różowe i abyś miał jak i abyś jak najszybciej wyzdrowiał. W występach parafian czekała jeszcze jedna niespodzianka. Muzyczny prezent od brata Adama Krylika z rodziną. Miłością, jak lewe, tak jak kraj. Możesz wrócić do sił i na drogę coś zabierzesz. Miłością, jak na nim zaszczyt kraj. Zanim początku, choć nie wierzysz w to. Ja w Ciebie wierzę. Oryginalny prezent przywieźli członkowie Akademii Judo Bobolice. Księże Jarosławie, przyjmij od nas w prezencie judogę i niech wszystkie twoje anioły czuwają nad tobą. A czarny pas? Jest. Mistrzem, jesteś mistrzem. Jarku, mam jeszcze taką jedną prośbę do ciebie,
żebyś bardzo dbał o nią. Niech mi ktoś podskoczy w tej parafii, nie? Za mocno! Z jedyneczką!